Cześć, witam was wszystkich w tym pierwszym odcinku polskiego Let's Playa z gry Jekyll and Hyde. Pozwolę sobie przyciszyć trochę grę. Słucham. Dobra, powinno być dobrze. Tak jak już mówiłem, witam was w tym pierwszym odcinku polskiego Let's Playa z gry Jekyll and Hyde. Gry tak starej, że chciałbym ją odświeżyć, bo wydaje mi się, że ta gra powinna być trochę bardziej rozpoznawalna. Także już bez wstępu jakiegokolwiek, bez gadania, zacznijmy nową grę. I z góry też was przepraszam za te łamanie, za te załamania ekranu. Nie wiem, jak to po prostu naprawić. Myślałam, że pan wyszedł. Muszę dopilnować paru spraw. Czy mogłaby pani zaopiekować się Lori? Oczywiście, doktorze. Dziękuję, panno Willenberg. Wrócę po ciebie za godzinę, dobrze? Dobrze, tatusiu. John, mógłbyś mi powiedzieć, skąd dochodzą te hałasy? Och, to nic takiego, proszę pana. Niektórzy pacjenci wydostali się ze swoich celi. Co? Proszę się nie niepokoić, doktorze Jekyll. Wszystko jest pod kontrolą. Po prostu po zniszczeniach dokonanych przez ostatnią burzę mamy tu istne urwanie głowy. Dobrze, ale informuj mnie, jak się sprawy mają. Będę w swoim gabinecie. Oczywiście, doktorze. Dobra. Po pierwsze, tak się prezentuje właśnie gameplay z tej gry. Gra jest właśnie z widoku z trzeciej osoby, zza plecami bohatera. A chodzi się strzałkami, ja mam tak ustawione. Atakuje się kontrolem, biega się shiftem, obraca się kamerę w WASD. I skacze się spacją. Także też mamy różne przedmioty, na przykład apteczkę, która działa dosyć oczywiście, tak? Leczy nasze rany i w ogóle. Potem eter. Jest. To może się przydać. Potem jest eter, kolejny przedmiot, ale ten nie do skonsumowania, lecz do rzucania. Jest tak jakby jaka taka druga broń. Broń miotana. Działa jak granat. Ogólnie bardzo nam się przyda dalej. Dobra, schowajmy to. I podejdźmy do drzwi. O mój Boże, proszę pana, musi pan natychmiast przyjść. Edno, uspokój się, proszę. Gdzie jest moja córka? O, proszę pana, nie mogłam nic zrobić. Zabiłby mnie. Kto, Edno? Co się stało? To Barnwell, proszę pana. Jeden z pacjentów porwał pana córkę. Och, proszę pana, tak strasznie mi przykro. Gdzie on jest?
Gdzie jest ten Barnwell? Nie wiem. Pacjenci zaczęli atakować personel. Wszyscy byli tacy zajęci, a Barnwell akurat tam był. Wydawał się bardzo opanowany. Poza tym nigdy wcześniej nie sprawiał żadnych kłopotów. Jest spokojnym człowiekiem, bardzo uprzejmym. Powiedział, że może popilnować Lori, gdy ja będę pomagać personelowi. Nie powinnam tego robić. Proszę pana, proszę mi wybaczyć. Cóż, idź do rejestracji i wezwij policję. Ale linie telefoniczne są zerwane, proszę pana. Burza i... W takim razie po prostu tam idź. A pan? Co pan zrobi? Odnajdę Barnwella. No dobra. Opuśćmy biuro. I udajmy się dalej. Jeszcze przeciwnik. Pokonany już. Właściwie na tym etapie zobaczymy takich przeciwników. Dosyć słabych. I łatwych do pokonania. Nie, przestań. Błagam, nie rób tego. Pomocy! Dobra, trzech mamy przeciwników. Żeby się to udało. Dobra, jeden pokonany. Drugi poszedł tam. Dobra, kolejny pokonany. Wszystko w porządku, Spencer? Skłamałbym mówiąc, że wszystko jest w porządku, ale dam sobie radę. Czy wiesz może, jak do tego doszło? Barnwell dodał stymulantów do posiłków pacjentów. Stymulantów? Nie mam pojęcia, jak je zdobył, ale było to coś naprawdę skutecznego. Dosłownie w kilka minut pacjenci wpadli we wściekłość. Pamiętam także, że Barnwell rozmawiał z nimi przedtem, pewnie żeby jeszcze bardziej ich rozjuszyć. Czy wiadomo, kto za niego poświadczył? Za Barnwella? Tak, to był adwokat. Postawny mężczyzna ubrany na szaro. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale mogę to sprawdzić. Proszę to zrobić. Ja tymczasem spróbuję dorwać Barnwella. Nie wolałby pan poczekać na pomoc? Gdy moja córka jest w ich rękach? Z pewnością nie. Dobra, od niego dostaliśmy klucz, dzięki czemu możemy... otworzyć te drzwi. No, dawaj. Otwieraj. Dobra. Okej. To też trzeba uważać, bo kamera potrafi płatać niezłe figle. Dobra. Pokonany. Wbijamy do kuchni i... kolejny pokonany. Tutaj będziemy musieli skakać. Czysta platformówka. Dobra. Ustawić się tak i biegać. Żeby nas nie trafił. Musimy schować korbę i wziąć kolbę eteru. Dlaczego? Żeby rzucić tamtej babie. Poczekajmy, aż eter się rozprzestrzeni, żeby już nie było tego gazu. I będziemy mogli kontynuować. Dobra, już go nie ma. Lecimy dalej.
Kolejna fiolka. Z lekarstwem i otwieramy. A tam? No, tutaj będzie sporo skakania. Muszę użyć korby, aby opuścić klatki. Dobra, w takim razie używamy korby. I klatka się opuściła. Najważniejsze jest też to, żeby nie podchodzić do tych drzwi. Dlaczego? Albo jak podejdziemy do tych drzwi, to jeden z pacjentów może spróbować nas uderzyć. Przez to tracimy głupio zdrowie. No, pierwszy fail. No właśnie, o tym mówiłem. Przeciwnik pokonany. Boż. Dobra, znowu korbę użyć. A korba już została użyta. No dobra. No weź, Jackie! Czasami te elementy platformowe są strasznie denerwujące. No odwróć się. Dobra. Mogliby tego pacjenta do klopa wpuścić. Dobra, już prawie na miejscu jesteśmy. Doktorze Jekyll, jestem zachwycony pańskim widokiem. Jednak równocześnie jestem strasznie zawiedziony. Być może to moja wina. Być może pańska córka, mimo wszystko, nie jest dla pana tak ważna. Tatusiu! Barnwell! Nie! O, pogubiłem się i wypchnąłem niewłaściwą ofiarę. No cóż,
teraz, kiedy została mi już tylko jedna, nie mogę się pomylić. Nieprawdaż, doktorze? Czego chcesz? Chcę? Chcę się widzieć z panem Hyde'em. Pan Hyde nie żyje. Od pana zależy ożywienie go. Wie pan o tym? Posłuchaj, dam ci wszystko, co zechcesz, ale... A więc na co pan czeka? Żądam spotkania z panem Hyde'em. Jeśli on się zgodzi, pana córka będzie żyć. Słowo szaleńca. I jeszcze jedno. To ma być spotkanie na osobności, jeśli rozumie pan, o co mi chodzi. Do widzenia, doktorze. No dobra, to teraz szybko do laboratorium. Wezmę lekarstwo. Żyję. I lecimy dalej. Dobra. A teraz szybko! Ta kamera bywa zdradziecka. Ej, kurde, jak mnie on tak... Jak on mnie tak uderzył? Jak on w ogóle dosięgnął? Powrotem do biura. Oczywiście magicznie drzwi się zamknęły. Wcześniej były otwarte. Nie wiem, może duch, kurde, archanioł w ogóle jakiś. Anioł stróż zamyka doktorowi Jekyllowi drzwi od laboratorium, żeby nic tam się złego nie stało. No ale dobra, nieważne już. To laboratorium i cała jego zawartość należą do przeszłości. Tak. Ci, co przeczytali książkę Roberta Stevensona, wiedzą, kim jest dr Jekyll i pan Hyde. Dobra, teraz sterujemy panem Hyde'em. Pan Hyde jest drugim alter ego doktora Jekylla. Jest niesamowicie silny, szybki i potrafi jeszcze dalej skakać. Poza tym, że jest wytrzymały od doktora Jekylla.
kolejny przeciwnik jest. Zobaczyć. Momencik, zanim wezmę tą beczkę, to sprawdzę, czy... No właśnie. Czy są kolejni przeciwnicy. Możemy iść dalej. Ech. Dobra. Idziemy dalej. No chyba możesz się tam spiąć, nie? Możesz się chyba tam spiąć, nie? Dobra. Nie! Tego się... No, weź się tam w trap. Hide. Nie, to nie. O, teraz. Teraz pana opuszczę. Zawiódł mnie pan. Co ty gadasz? Chyba teraz Hide powinien się patrzeć w dół, a nie... w inną stronę. Moja śmierć tylko pogorszy sprawy, panie Hyde. Mój Boże, ależ to imponujące.
Czy to boli? Kim jesteś? Jestem tym, który pomoże panu odzyskać córkę. Jesteś tym, który poświadczył za Bernuela. To ty jesteś adwokatem. Godna podziwu przenikliwość, doktorze Jekyll. Ale to, czym ja się zajmuję, jest pozbawione większego znaczenia w porównaniu z tym, co pan będzie musiał uczynić, aby odzyskać córkę. Słucham. Słyszał pan o księdze Zohar, doktorze? To bardzo cenna księga. Swego czasu należała do osoby, którą obecnie reprezentuję. Ukradziono mu ją. Chcę, żeby pan ją odzyskał. W przeciwnym razie zabijesz moją córkę. Otóż to. No więc, proszę uważnie słuchać tego, co mam do powiedzenia. Aby wypełnić swoją misję, musi pan najpierw zdobyć 3 metaliczne fragmenty. Mają je ze sobą 3 osoby, które wkrótce powinny pojawić się w Londynie. Kim one są? Obecnie są to bez wątpienia najlepiej chronione osoby na świecie. Dlatego też musimy działać ostrożnie, krok po kroku. Najpierw uda się pan do chińskiego burdelu. Burdel ten jest prowadzony przez niejaką panią Wong. Ale prawdziwy właściciel tego przybytku nazywa się James Young. W tej chwili znajduje się on w posiadaniu jednego z 3 fragmentów. Planuje dostać się do doków na barce o nazwie Duch Prawa. Upewnij się po prostu, że nigdy nie postawi stopy na tej barce. Jeszcze jedno, doktorze. Mój klient pragnie odzyskać księgę jak najszybciej. Dlatego też na przyniesienie jej ma pan czas do świtu. Jeśli się pan spóźni, uznam, że się panu nie powiodło, a na pańską córkę spadną straszliwe konsekwencje. Powodzenia, doktorze. No dobra, tutaj zakończony jest pierwszy odcinek. Dzięki za obejrzenie, subskrybujcie, lajkujcie i widzimy się w następnym odcinku. Siemano!